Dzień dobry, Fojnowie. Dzień dobry. Do rynku zawitały klasyki, nie tylko, oldtimery. Co to za okazja? Szósty zlot pojazdów zabytkowych Oldtimer Hojnów. No, jest to szósta edycja naszej imprezy, dużej imprezy. Mamy jeden z największych rynków na Śląsku. Mieścimy do 300 pojazdów różnych marek, z różnych roczników, a co najważniejsze, bardzo duży przekrój motoryzacyjny, czyli praktycznie wszystko, co kiedyś jeździło i poruszało się po naszych drogach. Goście z regionu, czy tutaj też macie swoją jakąś mocną grupę? No, nasza grupa jest bardzo mocna. Generalnie rzecz biorąc, okolice Legnicy, Bolesławiec, tam mamy kilka klubów, które bardzo prężnie działają. Natomiast my ściągamy miłośników motoryzacji praktycznie z całego województwa. Nie tylko oldtimery, nie tylko motocykle, tu drzwi otwarte i zielone światło chyba dla wszystkich klasyków. Dokładnie tak. Mimo niesprzyjającej pogody zapraszamy wszystkich i gościmy każdy samochód, który przyjedzie do nas. Oczywiście kwalifikujący się w kategoriach wiekowych, bo to jest główny, można powiedzieć, wyznacznik tego, kto wjeżdża na rynek, a kto nie. No, na hojnowskim rynku nie tylko samochody. Sporym zainteresowaniem cieszy się NSU. Co to za maszyna? No, ten motocykl został przeze mnie znaleziony w takich nietypowych okolicznościach, niedaleko Jeleniej Góry. No i przeleżał w ziemi 40 lat i postanowiłem, że tak powiem, go po części rekonstruować. O tych, to trzeba podkreślić, dlatego że rzadko kiedy spotyka się pojazd, który faktycznie, można powiedzieć, wydobyty z ziemi i ocalony. Świadczą o tym między innymi ogromne wżery na karterach czy na manetkach, które zachowały się jako oryginalne, co zresztą ja uważam, że to należy podkreślić i docenić, bo no nierzadko ludzie wolą nowy zamiennik, wychromowany i tak dalej, a tu jest właśnie autentyk. No tak właśnie zgadza się, no pewnych rzeczy się nie udało, że tak powiem, odzyskać, bo na przykład aluminium, obiemki aluminiowe bardzo uległy korozji, że po prostu nie szło ich nawet odzyskać. Natomiast tutaj, jak tu widać, te klamki, to wszystko jest w oryginale, tak, i te wżery to są oryginalne. Pokrywa silnika tak samo została całkowicie zjedzona przez ten czas w ziemi, no ale udało się to zrobić z patelni aluminiowej i też jakoś tam wygląda, powiedzmy. Nie? Troszeczkę to trwało chyba wszystko. No troszkę trwało. Ten motocykl po odnowieniu takim, on stał około 15 lat u mnie, bo miałem problem z uruchomieniem tego silnika, a konkretnie chodziło o zapłon i gaźnik. Nie szło tego razem zgrać. No i w końcu po jakimś czasie doszło do tego, że zmieniłem gaźnik i udało się ten motocykl uruchomić i jeżdżę nim na zloty bez problemu. Jest etykieta informacyjna, ale tam nie ma adnotacji, że na sprzedaż. Nie. Mogę jeszcze powiedzieć, że jak zacząłem go odrestaurowywać i jeździć, no to trochę tych częściami zacząłem się interesować i obecnie składam jeszcze dwa dodatkowo takie motocykle ZDB-201. Jeden już jest kompletny w 90%, także przypuszczam, że może w przyszłym roku ruszy. Tylko że już na innych częściach, tych nowszych i tak dalej, nie? Bo niestety nie wszystko udało się zdobyć. A pamiętajmy, że to jest motocykl, który jest w NSU dość niezwykłym rozwiązaniem, ponieważ NSU specjalizowało się w większych motocyklach i to czterosuwowych, natomiast to jest wersja taka podwojsko, podejrzewam, robiona, wersja dwusuwowa na jednym cylindrze, bardzo rzadka. Z Jawora przyjechało kilkanaście aut w dwóch turach, w naszej około 8 aut, 9, w drugiej reszta. Ja dzisiaj przyjechałem Fiatem Topolino, ale przyjechała też Corvetta, przyjechało Camaro, Mercedesy oraz jakieś tam jeszcze inne autka. Dokładnie, nie mogliśmy odpuścić takiej imprezy, to jest jedna z największych na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o spoty, zloty, także tym bardziej, że po sąsiedzku, to dosłownie niecała godzinka jazdy nawet takim starym samochodem. Jesteśmy tu, wprawdzie pogoda nas niemile zaskoczyła, ale sądząc i widząc ilu ludzi tutaj się zgromadziło, takie imprezy są potrzebne, dlatego też nas tu nie mogło zabrasnąć. Na zlocie w Hojnowie także miłośnicy motoryzacji z Polkowic przyjechało Audi. Tak, przyjechało. To jest Audi 80, B2, rocznik 1980. Jestem drugim właścicielem w Polsce.
chyba sporo pracy wymagało i sporo czasu, żeby doprowadzić to auto do takiego stanu. No tak, remontowałem go 3 lata, remont zacząłem w roku 2010. Fajnowie, autosan z Wrocławia, którego znamy, chyba już sporo kilometrów za wami od naszego ostatniego spotkania. Myślę, że gdzieś koło 3000 zrobiliśmy tym autobusem, tu w koło Komina, no i najsłynniejszy rajd Koguta. W tym roku byliśmy w Giżycku. Auto dojechało bez problemu w każdą stronę, także byliśmy zachwyceni. Liczyliście już paliwo? Paliwo? Lepiej na to nie patrzeć. W dzisiejszych czasach to wiesz, leje się i się jedzie dalej. To nie, lepiej nie patrzeć na dystrybutor, bo to boli. Jakie wrażenie na zwiedzających wywiera ten autosan? Ludzie mają sporo wspomnień. Tak, każdy wspomina teksty typu tym się kiedyś jeździło do szkoły, na wycieczki nad morze, do babci na wieś. W każdym wzbudzam jakąś tam nostalgię, ciepłe wspomnienia. A jak się sprawuje maszyna? Bo wiem, że silnik już po jakimś remoncie jest. Tak, silnik przyszedł remont. Ogólnie auto sprawuje się ok. To musi się psuć, bo to takie jest. Także nawet jak się zepsuje, to jest czysta frajda, bo mówi, o Boże, znowu się zepsuł, nie? Ale naprawiamy i lecimy dalej. Przygotowaliście też jakieś konkursy, tak? Będzie można wjechać z jakimś pucharem, czy tylko pamiątkowa plakietka? Mamy wszystko. Mamy proporczyki które pamiątkowe i zestawy pamiątkowe, które dostają wszyscy uczestnicy zarejestrowani. Natomiast mamy 4 kategorie. Kategorie oldtimer, youngtimer, kategoria motocykl, kategoria maszyna rolnicza. I w tych kategoriach zostaną wręczone statuetki okolicznościowe. Natomiast jest w tych 4 kategoriach mamy konkurs publiczności oraz wyróżnienia klubu Oldtimer Hojnów. Kolejny zlot za rok. Miejmy nadzieję, że tak będzie i miejmy nadzieję, że pogoda będzie jeszcze lepsza niż dzisiaj.